obudź się Polsko ma aktualności dnia 10 sierpnia 2017 roku. Oczywiście, że nie zawsze będziemy mówić, podawały datę, bo po prostu tylko dla porównania. To jest ujęcie edukacyjne, styl edukacyjny, podejście edukacyjne, abyście się mogli zmobilizować do odnajdywania daty na dzień dzisiejszy. Wtedy, kiedy nie jest dana data, a mamy cieszyć się od Jahwe, za wszystko, wszystko od Jahwe mamy. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie księdza Tomasza Kancelarczyka z Fundacji i Bractwa Małych Stópek. Witam serdecznie, księże Tomaszu. Witam serdecznie, szczęść Boże. Księże Tomaszu, Fundacja Małych Stópek zajmuje się między innymi propagowaniem modelu tak zwanego Jasia, czyli dziecka w łonie matki, 10-tygodniowego modelu. Tego dziecka między innymi to jest jeden z elementów, który wykorzystujecie jako taką kwestię edukacyjną, ale też i uświadamiającą to, że człowiek jest człowiekiem już od poczęcia. No i ostatni czas pokazuje, że również i ten mały Jaś staje się takim znakiem zapytania, mówiąc najdelikatniej, ale też budzi pewien opór w różnych środowiskach. Tak. No nie, oprócz tej bezpośredniej pomocy kobietom w ciąży, w trudnych sytuacjach takich zagrażających życiu dziecka, oprócz tej udzielonej pomocy także i staramy się działać w tym wymiarze edukacyjnym. A model tego Jasia, model dziecka w 10 tydzień poczęcia jest takim najprostszym elementem edukacyjnym. To jest najprostsza wizualizacja życia przed narodzeniem, bo już coś trudniejszego to można zobaczyć, chociażby gdzieś, nie wiem, USG film, czy też film rozwoju dzieciątka, ale coś, co można mieć tak bezpośrednio w kieszeni, w torebce, gdzieś przy sobie i komuś pokazać, to jest ten model Jasia, który jest tak mały, ale zarazem jest wielkim wrogiem środowisk aborcyjnych i tych wszystkich, którzy gdzieś kierują się mentalnością aborcyjną. Przekonaliśmy się o tym już wielokrotnie, kiedy tym modelem osoby właśnie o takiej aborcyjnej konstrukcji potrafiły rzucić nim, odepchnąć rękę z wyciągniętą rękę z Jasiem, bo to w tych osobach budziło jakiś wstręt, jakieś obrzydzenie. Znaczy, to było wstręt i obrzydzenie spowodowane tym kawałkiem prawdy zawartej w 5 centymetrach tego plastiku, bo model po dziesiątko w 10 tygodniu z poczęcia od główki do pośladków, tak zwana wielkość ciemieniowo-siedzeniowa, ma 5 centymetrów. Ukształtowane nie tylko rączki, ale i paluszki. Mało tego, jeden z tych paluszków, jak jest na tym modelu też pokazane, jest włożony do ust w geście ssania, co jest prawdą rozwoju prenatalnego człowieka właśnie w tym stadium. I to jest coś, co jest wielkim wrogiem tych środowisk o konstrukcji aborcyjnej. Nie tak dawno mieliśmy przecież w Szczecinie w czasie rekolekcji wielkopostnych mentację do młodzieży, młodzieży szkół gimnazjalnych po 2 dniach. 9 marca oczywiście zestawieniem ze zdjęciem z protestu 8 marca był artykuł zatytułowany model płód 3D na rekolekcjach, psycholog straszą dzieci. No, okazało się, że ten mały model według niektórych jest elementem straszącym dzieci. No to myślę, że te osoby własne lęki jakieś względem nienarodzonych
chciały przenieść na te dzieci i nawet w jednej ze szczecińskich gazet taki artykuł się ukazał, co jest tylko i wyłącznie świadectwem tego, że to jest skuteczny model edukacyjny, element edukacyjny i dlatego też staramy się nieustannie być zaopatrzeni w te modele w dużych ilościach. Kiedyś to były setki, później były tysiące, dzisiaj to już za każdym razem, kiedy staramy się zobaczyć te modele, to są dziesiątki tysięcy, tak aby ci wszyscy, którzy będą mogli je w jakiś sposób przekazywać dalej, mieli taką możliwość i to czynimy po prostu przez dystrybucję, przekazywanie tych modeli młodzieży, przede wszystkim młodzieży na terenie całego kraju, ale także nawet i za granicę. To jest taki malutki element. Ktoś powie, a to tylko taki malutki element. W masowej ilości, ostatnio się dowiedzieliśmy się, że tych modeli w ciągu kilku lat już rozprowadziliśmy ponad 200 tysięcy. No sam byłem zaszokowany, bo nigdy nie liczyliśmy tego. Ponad 200 tysięcy, więc 1,5 miliona tych modeli poszła w świat. 200 tysięcy osób dowiedziało się, mało tego, te 200 tysięcy osób wiele osób dalej ten model przekazało i to jest, jak pomyślimy sobie właśnie o tej ilości, masowości tego modelu, no to już jest edukacja na poważną skalę i od tego trzeba zaczynać, żeby każdy wiedział przede wszystkim, no, żeby też dzieci wiedziały i młodzież, że życie człowieka jest od poczęcia. Play się wybielił i jakoś nawet Orange dopomagała doświadczaniu wartości. Wartości życia, co też i myślę, że dzieci szczególnie, dzieci w sposób piękny wyczuwają na jednych rekolekcjach w pewnej miejscowości. Te modele oczywiście przy mówieniu o miłości do bliźniego i proszę dzwonić do radia, też zdawałem dzieciom oczywiście jak zawsze proszę były głosy u nas zawsze bajkowo, u nas zawsze wesoło, u nas piękne, zawsze kolorowo, które na drugi dzień poprzynosiły te modele przez siebie zrobione jakieś kołyski, takie różne, można powiedzieć, że nawet i ubranka, jakiś pościel, tak. I to było coś niesamowitego, że dzieci nawet nie zachęcamy do tego w sposób tak, bym powiedział, naturalny odpowiedziały na widok tak malutkiego dzieciątka. I właśnie to trzeba rozwijać. Dlatego też podejmujemy kolejną już, powiedzmy, no, kolejny zakup modeli nienarodzonego człowieka, właśnie tego tak zwanego Jasia w 10 tygodniu i chcemy w najbliższych tygodniach, to zależy od tego, kiedy nam uda się wymaganą sumę jakby uzbierać, chcemy wyprodukować, czy też zakupić 30 tysięcy, kolejne 30 tysięcy tych modeli, a więc 30 tysięcy osób dowie się o tym, jak to dzieciątko wygląda. Księże Tomaszu, a w jaki sposób możemy my jako słuchacze też zaopatrzyć się w takie modele? Czy fundacja w taki sposób też działa, że może przekazać, czy możemy zakupić na przykład w fundacji, kontaktując się w jakiś sposób tak, i też to rozdać? Powiem tak, naszym darczyńcom to zawsze oferujemy te modele, bo wiemy, że to są osoby, które są związane z obroną życia i one naprawdę zrobią bardzo dobry użytek z tych modeli i będą sami takimi osobami, które nie jednej osobie, ale wielu ten model pokażą i dlatego też zawsze im też nawet im sami proponujemy, czy chcecie te modele, bo z nimi mamy kontakt, nie? Ale z kimś nie mamy kontakt, zachęcamy do tego, żeby skorzystać ze strony internetowej dla życia .info, pisane razem, bez kropki, dla życia .info i tam jest zakładka gadżety, bodajże tak to się nazywa, gdzie dowiemy się, w jaki sposób możemy ten model nabyć, albo po prostu bezpośrednio zadzwonić do Fundacji Małych Stópek.
zatem zachęcamy do tego, by te akcje nie tylko wspierać, ale przede wszystkim też no, odważyć się taki model ze sobą nosić, przekazać dzieciom. Ja też pamiętam, no, w tymże Szczecinie po jednym z marszów dla życia uczniowie przynieśli w szkole na lekcje te modele i właśnie to, co ksiądz powiedział, z takim ogromnym szacunkiem, czyjaś ta mama była też w ciąży i mniej więcej też w 10, 11 tygodni i mówiły, no to mój braciszek tak teraz wygląda i pokazywały z takim ogromnym wzruszeniem, rozczuleniem też, więc myślę, że to tylko tych, którzy są no, zdecydowanymi przeciwnikami życia, tak można powiedzieć, taki model może drażnić. Tak, to no, rozumiemy, że czymś absurdalnym jest, że taki model może być strasz dzieci, tym bardziej młodzież gimnazjalna, która można powiedzieć wielu rzeczy się może, no nie wiem, czego mogą może się obawiać, ale na pewno nie plastikowego modelu dziecka nienarodzonego. Nie miałam nigdy takiej reakcji złej ze strony młodzieży, wręcz naprawdę takie zdziwienie było. Tak, to niemożliwe, że tak wygląda, no to zaraz kim jeszcze puszczałem i w ten sposób dowiedzywali się, że rzeczywiście tak wygląda dziecko w 10 tygodniu. To jest bardzo ważny element edukacyjny, żebyśmy pamiętali, no bo pomoc kobietom w ciąży jest bardzo ważna, ale żebyśmy nie mieli sytuacji aborcyjnej w przyszłości, to musimy edukacyjnie także działać. Ja myślę, że stronie aborcyjnej na tym zależy. Tak, wykupujcie piluchy, pomagajcie tą kobietę, a my będziemy ich edukować do aborcji, do antykoncepcji, do aborcji. My będziemy ich edukować, nie? Dlatego my musimy też edukować dla życia i to jest mały element taki, chociaż teraz także Fundacja Małych Stópek w najbliższych tygodniach już osoby, które by chciały taką wystawę mieć, a mianowicie wystawę poświęconą osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Piękna wystawa. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z kilkoma słowami, które je charakteryzują, te osoby. I to jest taki wystawa ukłon właśnie w stronę tych osób, aby pokazać piękno każdego życia, także i tego życia, które przez ten świat jest odrzucane jako to gorsze, które należy się pozbyć przed narodzeniem. Wiem, że niedługo będziemy mieli kolejną jakby walkę także o to, aby w sposób prawny bronić nienarodzonych, niepełnosprawnych, bo dzisiaj to jest około nielegalnie, bo nie ma takiego słowa, żeby ktoś legalnie był zabijany. Jest około tysiąca osób corocznie zabijanych poprzez aborcję, bo jest niepełnosprawność jakiegoś tam typu. A więc pamiętajmy o tej edukacji, pamiętajmy o pomocy kobietom w ciąży. Niedawno też była nasz apel o pomoc w naszym dzienniku poprzez taką wkładkę, aby konkretnej kobiecie pomóc, która jest w ciąży, a która była na drodze do aborcji, ale na całe szczęście dzięki pomocy fundacji wielu osób o takim szlachetnym sercu udało się ją odbyć od tego i teraz już jest naprawdę szczęśliwą kobietą, która z radością oczekuje dzieciątka. To jest bardzo ważne, narodzenia dzieciątka. I także jeszcze ważny jest ten wymiar duchowy. Zachęcam wszystkich, żeby nie tylko modlić się w intencjach obrony życia, ale mało tego, żeby modlić się w intencji aborcjonistów. Tak jest. To jest, myślę, że o tym też powinniśmy pamiętać. Nawet więcej zachęcam do tego, żeby w parafiach za aborcjonistów zamawiać mszę świętą. Zamawiać mszę świętą i to powiem tak, nie żeby tam jakiś Pan Bóg ich ukarał za to, tylko żeby Pan Bóg ich im błogosławił. Bo błogosławieństwo dla źle czyniącego jest sprowadzeniem na dobrą drogę. Dlatego, żeby ich błogosławić. Pomyślałem sobie tak, kiedy w szczecińskiej bodajże telewizji oglądałem program o udzielaniu, o dokonywaniu aborcji tuż za granicą, zresztą przez polskiego ginekologa pana Rudzińskiego, o ile pamiętam. I on, no to było dla mnie takie szokujące, on się pochwalił tym, że ludzie mu tak dziękują za dokonaną aborcję i nawet pochwalił się jakimś takim obrazkiem, na którym była bodajże msza wieczysta, nie wiem dokładnie, ale w każdym razie jakieś takie właśnie gdzieś jakieś
mszy świętej jakaś intencja w jego osobie i tak pomyślałem sobie, że on tego potrzebuje, skoro takim czymś się pochwalił, to tak naprawdę w głębi serca gdzieś tego Pana Boga potrzebuje i dlatego też myślę, jeżeli my w naszych kościołach taką intencję zamówimy, w intencji tych, którzy dokonują aborcji, o Boże błogosławieństwo, Pan Bóg to wszystko wyprostował, to będzie nasze kolejne wielkie działanie na rzecz Ewangelii Życia, Ewangelium Vitae, o czym tak pięknie mówił święty Jan Paweł II. Zatem zachęcamy i ja dziękuję za rozmowę na antenie Radia Maria. Pozdrawiam, ksiądz Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Bractwa Małych Stópek był naszym gościem. Dziękuję za uwagę. To ostatnia rozmowa w tym wydaniu aktualności dnia, już za chwilę serwis informacyjny. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz bandara. Powstańcie z mocy, która zrywa. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz bandara. Powstańcie z wąsy, Gmura wzywa. Polsko, biją dzwony. Kraju, kraju, Polsko ma, ojczyzno ma. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zadeklarował pełne poparcie dla Komisji Śledczej w sprawie wyłudzeń VAT. Szef resortu podjął decyzję, żeby śledztwo w sprawie VAT-owskich wyłudzeń rozszerzyć o wątki dotyczące m.in. odpowiedzialności prokuratury, a wyłudzenia z tytułu tej daniny są szacowane na kwotę od 200 do 250 miliardów złotych. Afera miała miejsce w Polsce i jest ściśle związana z brakiem działań ze strony centralnych organów państwa, wskazał minister Zbigniew Ziobro. Dodał, że chodzi o informacje, że dochodzi do gigantycznych wyłudzeń i strat w związku z działalnością mafii VAT-owskiej w latach 2008-2015. Minister przypomniał, że śledztwo w tym obszarze zlecił już w październiku ubiegłego roku. Teraz zostanie poszerzone o kolejny wątek. Oczywiście to też dotyczy odpowiedzialności urzędników wysokiego szczebla, którzy dysponowali stosowną wiedzą i też nie podejmowali właściwych działań, ale to śledztwo, które w tej chwili toczy się w Białymstoku, zostało rozszerzone o kolejne wątki, które wyłoniły się w trakcie prowadzonych przez nas ustaleń, a mianowicie chodzi o zbadanie odpowiedzialności ewentualnej innych organów państwa, w tym odpowiedzialności organów ze sfery trzeciej władzy, wymiaru sprawiedliwości, za przyczynienie się do tak ogromnego zjawiska przestępczości VAT-owskiej i poczucia bezkarności ludzi, którzy tego rodzaju przestępstwa popełniali. Za powołaniem Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT, które miały miejsce za rządów PO-PSL, opowiedział się na antenie Radia Maryi i telewizji Trwam między innymi wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Pomysł popierają politycy PiSu i Kukiz 15. W lipcu bieżącego roku resort finansów poinformował, że w okresie styczeń-czerwiec odnotowano wzrost dochodów z VAT w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku o ponad 28%, czyli 17 miliardów 600 milionów złotych. Polska armia broni dziś całej wschodniej flanki NATO i całej Europy, powiedział minister obrony Antoni Macierewicz. Na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się promocja 165 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na pierwszy stopień oficerski. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele MON-u, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Wojska Polskiego. Minister obrony Antoni Macierewicz, zwracając się do
do oficerów podkreślił, że od dziś są częścią wspaniałej historii Wojska Polskiego. Szef resortu mówił także o rozbudowie naszej armii. Prędzej czy później, a liczę, że wcześniej niż później, liczyć będzie tylu żołnierzy, dysponować będzie taką bronią, cieszyć się będzie wsparciem i siłą takiej kadry oficerskiej, czerpiącej najlepszą wiedzę i dającym wiedzę i siłę swojego patriotyzmu, że będzie zdolna wypełnić nakaz konstytucji obrony własnej ojczyzny. Nawet wtedy, gdy musiała walczyć sama. To jest cel, dla jakiego odbudowujemy armię. To jest cel, który stoi przed wami. Cel taki, jakiego nie stawiano polskiej armii już od dawna, wtedy, gdy ją pomniejszano. Wojskowa Akademia Techniczna, powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką, nadzorowaną przez ministra obrony narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny służy m.in. siłom zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów. Wzór nowego polskiego paszportu jest nadal nieprzesądzony, a konsultacje w tej sprawie trwają, podkreśla MSWiA. Wzór nowego dokumentu ma pojawić się w przyszłym roku. Jego szata graficzna ma upamiętniać stulecie niepodległości państwa polskiego. Stąd też prowadzona przez resort kampania pod tytułem Zaprojektuj z nami polski paszport 2018. Jej celem jest wyłonienie motywów, które się w nim znajdą. Akcja wzbudziła sprzeciw Ukrainy i Litwy, a wszystko przez to, że wśród propozycji znalazły się Ostra Brama w Wilnie oraz cmentarz Orląt Lwowskich. Według naszych wschodnich sąsiadów miejsca te leżą na ich terytorium i nie powinny znajdować się na oficjalnym dokumencie innego państwa. W ocenie polskiego resortu sprzeciw Ukrainy i Litwy wywołała otoczka medialna towarzysząca prowadzonej kampanii na ten temat. MSWiA podkreśla też, że zaproponowane motywy odnoszą się do ważnej części naszej historii. Podobnego zdania jest profesor Włodzimierz Osadczyk. Historyk zaznacza, że zarówno Lwów, jak i Wilno są symbolem odrodzonego państwa polskiego. Uwzględnienie też tych miejscowości, tych obiektów jak najbardziej jest logiczne, z racji na to, że wiemy, iż państwo polskie powstawało w bólach, w trudach, powstawało też na skutek stoczonych walk o wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Wiemy, że Lwów i Wilno są symbolami odrodzonego państwa polskiego. Postawa państw sąsiednich wpisuje się w tendencję, której jesteśmy świadkami już od tego czasu. Tendencję, która zmierza do tego, żeby wynosić na ostrze sporów różne kwestie dotyczące historii. Nowy polski paszport ma nie tylko upamiętniać odzyskanie niepodległości, ma być także zaawansowanym technologicznie i trudnym do podrobienia. Na zgłoszone projekty nowej szaty graficznej dokumentu będzie można zagłosować do 10 września. Nad niemal całym krajem przejdą dziś burze z gradem, ostrzega IMGW. Instytut zapowiada również falę upałów, która może potrwać nawet do soboty. Wysokim temperaturom towarzyszą gwałtowne wichury i intensywne ulewy. Tylko dzisiaj strażacy w całym kraju wyjeżdżali już ponad blisko 2000 razy do usuwania skutków nawałnic. Około 180 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Najwięcej pracy mają strażacy w województwie łódzkim, mazowieckim i lubuskim, poinformował Paweł Frontczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Działania strażaków polegały i polegają przede wszystkim na usuwaniu tysięcy połamanych i powalonych drzew, które tarasowały i tarasują wiele ust, dróg, a także szklaków kolejowych. Wichura zerwała bądź też uszkodziła dachy na ponad 100 budynkach, w tym na 60 budynkach mieszkalnych. Strażacy zabezpieczyli wszystkie te budynki, wykorzystując nie tylko sprzęt, ale również materiały w postaci plannych woli, które przywieźli do prowadzenia tych działań. Pozostałe działania to wypompowywanie wody z piwnic zalanych budynków. Najwięcej do godzin południowych tego typu interwencji odnotowali strażacy w województwie łódzkim, którzy wyjeżdżali już prawie 700 razy. Straż informuje, że zginęła jedna osoba. Na skutek silnego wiatru na rzece Narew wywróciła się łódka. Dwie osoby zostały ranne. Jedna na skutek zerwanego dachu w miejscowości Bromierzyk w powiecie płockim. Druga ucierpiała podczas pożaru od wyładowania atmosferycznego nieopodal Nowego Tomyśla.
IMGW wydało ostrzeżenie drugiego i pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 9 województw Polski: południowej, centralnej, wschodniej i północno-wschodniej.